Siema, witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, mamy kos z ostatniego filmu. To sobie ją sprzedam, żeby móc oczywiście tutaj sobie skrzyneczką zakręcić. Idziemy na case batelki i liczymy oczywiście na jakiegoś tutaj farta, że coś nam się uda przyfarcić i faktycznie coś z tych batelek wydrobić. Przypominam oczywiście o konkursie na kosę, link oczywiście masz w opisie, zaraz ci pokażę oczywiście go tutaj na stronie, tylko sobie bitewkę zrobimy taką na sam początek. Tutaj oczywiście masz tą kostkę do wygrania, taką to piękną, jak chcesz oczywiście wygrać, link w opisie. Oczywiście przypominam oczywiście o kodzie promocyjnym Croxy, logujesz się z linku z opisu bądź klikasz oczywiście tutaj refill. Możesz sobie doładować, możesz tutaj kodzik oczywiście Croxy przez 2x pisać. 10% więcej dostajesz do każdej wpłaty, dodatkowo kasa na start dla nowych użytkowników. Widzę, że nawet nie musiałem bota wrzucać, bo ktoś tutaj niemalże instant do mnie dołączył. 38 do 37, więc ta przewaga taka minimalna. Zobaczmy jak tutaj będzie. 32 do 12, ok, baty, skirt, atomic alloy. Troszkę jednak kosztuje, ok, gloczek niestety dla niego. Więc jest to otwarcie, no takie dosyć close. No teraz pytanie, no niestety się nie udało. 210 dolców wygrał, troszkę straciliśmy. To jeszcze jedna bitewka chyba by się przydała na odkutkę tutaj, co? Tak, coś mi się wydaje. No dobra, no to zaryzykujmy jeszcze jedną. Dajmy na to, rzućmy sobie skrzynkę tą, niech będzie jeszcze. No, trochę tych hardenedów sobie wrzućmy. Niech będzie ta. No i jedna tutaj troszkę za większą ilość, że tak powiem, dolarów tutaj, pesos naszych. 229 koszt całej bitwy, gramy z botem i zostanie na 272 dolce, więc będzie trzeba to mądrze rozdysponować, jeżeli oczywiście tą bitwę przegram. No ale mam nadzieję, że taki tutaj negatywny scenariusz nie nastąpi. 6 dolarów, tapetka. No tutaj liczymy oczywiście na jakąś kosę z tych skrzynek Hardened, bo wszystko oprócz tej kosy to będzie oczywiście Lipton. Zobaczmy, no jest w końcu, no po tylu latach wylanych łez, stary. W końcu z Hardeneda leci nam kosa, no i o to chodzi. Mamy tutaj teraz kałacha, oj, no ale 42 dolce, no goni nas, ale no tą kosę, żeby nadgonić, no to trochę by musiał tych lepszych skinów podostawać. Ale ta przewaga, jak na razie, jest całkiem tutaj sympatyczna na naszym koncie. Dwie ostatnie skrzynki. Zobaczmy, kałaszek dla nas. No, tapetka też kosztuje coś. 43 dolary, no, ale to by musiało teraz naprawdę coś bardzo drugiego polecić, żeby tą bitwę przegrać. No i wygrywamy. Mamy to w końcu. Udało nam się wygrać. 426 dolców, więc jest spoci. Fajnie obracamy tym, co mamy, więc jest gituwa. Otwórzmy kilka skrzynczek Supreme, bo są na promocji, a ja lubię promocje, bardzo lubię promocje. 28 dolarów, 4 takie skrzynki, wylatuje Aukchamillion, jakaś awka, 27 dolarów, wszystko, więc na zero jesteśmy jak najbardziej otwarcie. Kolejne próbujemy. Naprawdę? Jedno tutaj. Ej, myślałem, że poleci ten good knife. No, zawiodłem się bardzo. Bardzo się zawiodłem. Naprawdę bardzo, bardzo. Otwórzmy jedną Gamma Knives. 260 dolców. Sporo. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. No ale, ojejku. No to nie jest to chyba, na co my tutaj polowaliśmy. Trafił na M9. 700 dolarów, a my dostajemy 136 dolarów good knife. Dobra, jeszcze raz. Wydaje mi się, że my możemy zaryzykować. No ale to ryzyko się totalnie nie opłaciło, no ale czasem oczywiście tak jest. Nie zawsze jest powiedziane, że musimy być na plus. 437 dolców nam zostało. Generalnie jeszcze dzisiaj nic nie spałem i stwierdziłem, że przed snem muszę nagrać film dla widzów. A jest godzina 13, więc stary, proszę, doceń to łapą w górę. Zobaczmy to otwarcie. Ostatni Trable, tutaj widzę już nowa ikonka z tej meczki Asimov. Bardzo spoko w ogóle te nowe ikony wyglądają. Broni w Counter-Strike'u teraz. Coś jest jeszcze nowego? Nic nie widzę, tylko ta MK. Dziwne, że tylko jedna się zmieniła. A jeszcze tutaj Guardian, zobacz, też tutaj się zmienił na jednym tym. No dziwne, że na jednym jest, na jednym nie. No ale okej, 279 dolców zostało nam. Co tu się w ogóle stało, że my tak nagle tutaj potraciliśmy? No troszkę coś tu ewidentnie nie pykło. Massa Moon Knives, masne noże, jak to lubię nazywać. 149 dolarów.
Forest Didipad. Forest Didipad Survival. I to chyba nie jest jakiś tragiczny 127, no nie jest to jakoś mega duży minus tak naprawdę. Więc nie ma też co jakoś mega płakać nad tą skrzynią. No ale otworzę teraz skrzynkę, no, nad którą jak nam poleci coś słabego, no to wydaje mi się, że możemy już chyba zacząć już płakać. $100 Empyrean kosztuje ta skrzynia. No właśnie. Aka Lit Museo. Za... Okej! Okay, 88. W teorii aż takiej tragedii nie ma, no ale tutaj no jednak liczymy z tej skrzynki. No coś jest lepszego. Znowu ten kawałek natura, czysta traka, a jednak jest, no ale niestety tu już wychodzimy na minus. No dobra, idziemy na kontrakty, spróbujemy jeden jeszcze tutaj kontrakcik i no, tak naprawdę wtedy się okaże, czy zostaniemy z niczym po raz, kurczę, kolejny, znaczy kolejny. No czasem trzeba wyjść na minus też, nie? Nie można zawsze wszystkiego wygrywać. Dobra, zróbmy coś takiego. Bitewka za $200, ustawiam na 3 osoby. Niech się dzieje wola nieba. Jak przegrać to mamy, to przegramy. Jak mamy to wygrać, to wygramy. Bitwa za $200. Wrzucamy 2 boty, nie czekamy i kręcimy. Kręcimy bitewką i liczymy na cud. Liczymy na cud. Zobacz, Electric Hive, do tego jakiś Galil Phoenix Blacklight, nie wiem co to jest za skin. No tutaj średniawa, mocna średniawa niestety, $96. No i tutaj na pewno nic się póki co nie naprawi. No ostatnia skrzynia musiałaby nam sypnąć solidnie, no ale tak się nie dzieje. Przegrywamy tą bitwę i zostajemy z zerem. Ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie. Kodzik Crocs i możesz użyć na pocieszenie. A ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, siema.